Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Można powiedzieć, super dzień, super kwalifikacje, bo wszyscy awansowali, ale co z Kamilem Stoch? Myślę, że na tym etapie to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, co się stało, bo nic nie wskazywało na to. Skoki treningowe może nie były super, ale były skokami dającymi pewne miejsce, nawet nie w konkursie, ale wysokie lokowanie i liczyliśmy na to, że to się uda jutro przenieść na jutrzejszy konkurs. Natomiast no, kwalifikacje są, jak widać, istotne. Fakt, że były ciężkie warunki, ale czy aż na tyle, na tą chwilę nie udzielę odpowiedzi, musimy to spokojnie przeanalizować. Czy to może być jakiś taki problem właśnie psychologiczny, że Kamil takie błędy popełnia na treningach na przykład w Zakopanem? No, ostatnio taki błąd, że skok kompletnie był zepsuty, był Lillehammer podczas konkursu, natomiast podczas ostatnich treningów można powiedzieć, że 90% skoków było bardzo udanych. Co z pozostałymi zawodnikami, bo wydaje się, że zasługują na pochwałę. Jak najbardziej. Chociaż nie wszystkim skoki kwalifikacyjne wyszły tak jak choćby skoki treningowe, natomiast każdy z pozostałych zawodników w dniu dzisiejszym oddawał tutaj dobre skoki i trzeba liczyć na to, że w jutrzejszym konkursie też to przełoży. Kto najbardziej pozytywnie zaskoczył, najbardziej przełożył to, co skakał na treningach na te kwalifikacje? No, na kwalifikacje na pewno Dawid i Jasiek, tu było widać dobrą mobilizację i to, w jaki sposób skoczyli, też odzwierciedlają miejsca, jakie zajęli. W skokach treningowych dobrze prezentowali się też Piotrek z Klimkiem, Maciek skakał takie średnie skoki, ale myślę, że to jest wszystko takie rozwojowe i w kolejnych dniach będziemy widzieć lepsze skoki. Czy te warunki na skoczni były bardzo trudne i niesprawiedliwe? Właśnie zawsze są niesprawiedliwe. Nie ma nigdy, albo prawie nigdy warunków, żeby były idealne. One były trudne, było trochę turbulentnie nad bólą, natomiast dało się skakać. Jak się właśnie stało gdzieś tam na dole skoczni, na trybunach, to wręcz urywało głowę. Na samej skoczni było trochę lepiej, rozumiem. Były momenty, że dochodziło do 7 metrów na sekundę w takich porywach i czasami zawodnicy dostawali takie uderzenia wiatru w locie, co powodowało skracanie skoku. Natomiast to były tylko takie fale. W większości przypadków było w miarę dobre, no na tyle, ile dobre może być podczas wiecznej pogody. Czy coś, jeśli chodzi o sprzęt nowego, tutaj testowaliście, używaliście w tych zawodach? No, można powiedzieć, że tradycyjnie, bo raz na któryś konkurs wymieniane są kombinezony i część zawodników stosowała je już podczas kwalifikacji, a część będzie stosowała dopiero jutro podczas konkursu. Czy jutro powinny być te warunki stabilniejsze, czy podobnie? Myślę, że bardzo podobnie. Do samej niedzieli nie oczekujemy tutaj jakichś zmian pogodowych, przynajmniej z tego, co mówili meteorolodzy dzisiaj na odprawie. Warunki są stabilne, ale to jest właśnie taka stabilność. Dziękuję i trzymamy kciuki za jutro.